Dzień dobry, witam na moim kanale Tomek Wiejski. Panie Państwo, no ostatni materiał o spodziewanym puczu, który Kaczyński chciałby przeprowadzić w Sejmie, wzbudził wiele kontrowersji. Z całego materiału wyłapali tylko pisowscy hejterzy i trolle, że Ziobro wyciągnie pistolet. No, proszę Państwa, no może. Może, czego nie można wykluczyć. I druga sprawa, takie można powiedzieć technikalia, tutaj gorący apel do tych drobnych hejterów, którzy tam się pojawiają u mnie na kanale. Wasze wpisy totalnie i kompletnie nie mają sensu, ponieważ ja was najzwyczajniej w świecie ukrywam na kanale, abyście tymi swoimi hejterskimi wpisami nie zatruwali umysłów moich subskrybentów, więc piszecie sami do siebie, bo tylko wy widzicie swoje wpisy i nikt poza tym. Także cóż. No. No dobrze. Drodzy Państwo, temat jest dosyć poważny i prosiłbym, abyście Państwo podeszli do tego no tak z takim przemyśleniem, tak? Jakby gros z Państwa może nie posiadać tej wiedzy, no ja jestem od tego, żeby tutaj Państwa uczulić na kilka aspektów. Jakby na pewno znacie to, o czym będziemy dzisiaj mówić, z filmów sensacyjno-szpiegowskich, no ale jakby oprzyjmy się o fakty, a nie o beletrystykę. Proszę Państwa, na początku lat 60. w Niemczech powstały ruchy lewicowe, takiej skrajnej lewicy, które wywodziły się z Towarzystwa Studentów czy też Uczniów Liceów, którzy pochodzili z dobrych i bogatych domów, wychowani na hamburgerach z McDonalda, palący dobry tytoń i pijący dobrą whisky. Bynajmniej to nie jest nawiązanie do kawiorowej lewicy, tylko do znudzonych życiem bananowych chłopców i dziewczynek. Ja będę się posiłkować oczywiście ściągawką, którą sobie przygotowałem, no ale przejdźmy do meritum, jakbyśmy się zmieścili w jakimś, powiem, racjonalnym czasie. Andreas Bader i Ulrike Meinhof, taki sympatyczny duet niemiecki, który przodował w kreowaniu ideologii skrajnej lewicy w Niemczech. Antysystemowe, antyamerykańskie, antywojenne, anty co tam sobie tylko życzycie. Wspierany przez takiego, wybaczcie Państwo mocniejsze słowo, ideologicznego durnia, który wymieszał jakiś leninizm, marksizm z maoizmem i Bóg wie co jeszcze, zrobił taki koktajl, facet się nazywał Rudi Dutschke, był takim guru ideologicznym tej skrajnej lewicy niemieckiej, która zaczęła jakby od jakichś tam protestów, wieców, pikiet, również pikiet pro panarabskich, palestyńskich, do tego wrócimy, i tak dalej, i tak dalej. No, jakby przechodząc do, już do dalszej części, początek lat 70. duet Bader-Meinhof zakłada, dokładnie nazywając, Rote Armee Fraktion, tak, czyli frakcja Czerwonej Armii. Po dekadzie, na początku lat 70. członkowie tej organizacji terrorystycznej, już którzy mieli na swoim koncie zamachy bombowe i zastrzelenie paru osób, zostają przeniesieni na Bliski Wschód, gdzie na terenie Syrii są szkoleni przez Front Wyzwolenia, przepraszam, tak, Organizację Wyzwolenia Palestyny, przez OWP oraz przez terrorystów z Al-Fatahu. Tam są szkoleni w obsłudze broni, pistoletów maszynowych, broni krótkiej, również są szkoleni, jak wytwarzać ładunki wybuchowe, tak, bomby różnego rodzaju. Tak zaczyna się
mariaż skrajnej lewicy, radykałów z organizacjami terrorystycznymi na całym Bliskim Wschodzie. Później się rozpoczynają porwania samolotów, zamachy bombowe, strzelaniny i co sobie tylko Państwo życzycie. Lata 80. spowodowały, że ta organizacja terrorystyczna została literalnie wybita prawie co do nogi przez służby specjalne wszystkich państw na świecie. Dlaczego o tym opowiadam? Otóż, proszę Państwa, wspominałem w jednym z ostatnich materiałów o tym, że Kreml w tej chwili inwestuje w organizacje radykalne, lewicowe, takie jak na przykład Antifa, czy tym podobne, czy pokrewne, aby wzniecać niepokoje w Europie. Ta wojna hybrydowa, którą Kreml prowadzi wobec Unii Europejskiej, no, miała swoją pierwszą odsłonę pod tytułem uchodźcy, których dowożono do granicy, kazano im tą granicę przekraczać, obiecując im góry złota. Ci ludzie byli na tyle naiwni, że dalej są, że wierzą, że uda im się jakoś przetrwać, przeżyć. Jakby nie mają świadomości, no może dzisiaj już mają, tak? Natomiast w 2021 roku nie mieli tej świadomości, że po prostu będzie się do nich strzelać jak do kaczek, a rodziny będzie się wywozić gdzieś, gdzie umierały w lasach, bądź postrzeleni, bądź po prostu z wycieńczenia, głodu i zimna. I proszę Państwa, te lewicowe, skrajne ruchy, które ostatnimi miesiącami pojawiły się w Polsce, bo zobaczcie Państwo, że jak na ich mówię tak dosyć pogardliwie, czerwonka była mało aktywna, oni się mało liczyli, raczej wzbudzali powiedzmy śmiech, no ale byli społecznie akceptowani, dlatego że też podczepiali się pod skądinąd słuszne ruchy na rzecz równouprawnienia czy poszanowania osób LGBT, czyli takie pozytywne zjawiska społeczne. No i się zaczęli podczepiać ze swoimi pseudosocjalistycznymi i tak i tą pseudosocjalistyczną ideologią, w rzeczywistości kolportując ideały komunistyczne. Kim jest ta młodzież? Otóż, proszę Państwa, gros z nich pochodzi z dość zamożnych domów. No, nikt z nas, kto pamięta komunę, pamięta czasy komunizmu, no, nie będzie chodzić z sierpem i młotem na koszulce, krzycząc coś tam o walce klas i takie tam drdy małe. Natomiast jakby ten komunizm kiedyś spowodował śmierć dziesiątków milionów ludzi. Ten system zresztą komunistyczny, propagowanie tego systemu jest w Polsce zakazane. To jest penalizowane, tak jak nazizm czy faszyzm są penalizowane. Stąd neonaziści i neofaszyści ubrali się w nacjonalistyczne mundurki prawicowe, jakby założyli taki płaszczyk mundurowy na siebie, że oni teraz są patriotami, wielka Polska, jedna Polska, bla, bla, bla. W rzeczywistości są to ruchy faszystowskie i nazistowskie. Tym zapewne się służby za niedługo zajmą, ale ja bym chciał zwrócić uwagę na jakby drugi biegun problemu ideologicznego. O ekstremizmach też już w jednym z materiałów mówiłem, ale teraz mamy sytuację konfliktową, wojenną w autonomii palestyńskiej i Izraelu. Siły zbrojne Izraela pacyfikują Hamas. Na ulicach miast w Europie występują propalestyńscy działacze, aktywiści, którzy są wspierani właśnie przez taką Antifę czy pokrewne jej organizacje radykalnej lewicy. Dziwnym zbiegiem okoliczności jakby wygląda to na zorganizowaną akcję, no, która musi być przez kogoś finansowana. To finansowanie pochodzi z Kremla przez agentów wpływu. No nie są to związki bezpośrednie, tylko pośrednie, tak? Są to na przykład osoby powiązane z firmami, które są powiązane z firmami, a te firmy są powiązane na przykład z Kremlem. Rzeka pieniędzy płynie, bo ktoś te palestyńskie flagi musi wyprodukować. Do tego trzeba kupić drzewce, plakaty, to wszystko ładnie opatrzeć. Transport tych chust palestyńskich, tak zwana kefia, też to kosztuje. A jak wiecie Państwo, Hamas to biznes.
terrorystyczny, bo przywódcy Hamasu opływają w miliardy dolarów, mają potężne majątki, a mieszkańcy Arabowie ze Strefy Gazy, z tak zwanej autonomii palestyńskiej, klepią biedę i ledwo żyją i są terroryzowani przez terrorystów z Hamasu. I teraz, kochani państwo, zbliżamy się już do zmiany rządu, bo będzie powołana nowa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo czystki kadrowe są jakby bezdyskusyjne. Ja bym chciał teraz uczulić państwa, również ci, którzy macie dzieci w wieku nastoletnim, abyście zwrócili uwagę, czy czasem pod płaszczykiem tej takiej walki społecznej, pozytywnej właśnie, wspieranie środowisk LGBT, gdzieś się nie pojawia antyfaszyzm, tak, to też jest bardzo modne, czy gdzieś nie pojawiają się jakieś radykalne ideologie, ponieważ tak wyrasta pod naszym nosem, nosami, radykalizm lewicowy, który niczym się nie różni, od organizacji skrajnie prawicowych, ponieważ są to dwa tożsame sobie bieguny, oczywiście w kontekście metaforycznym, ideologicznym, jedni są tak samo skrajni, jak i drudzy. O ile faszyści i neonaziści są piętnowani na każdym kroku, o tyle organizacje tych czerwonarmistów, tej młodzieży, która nie ma zielonego pojęcia, że komunizm był systemem zbrodniczym, podejrzewam, że bardziej niż hitleryzm i nazizm, dlatego że do dzisiaj istnieją kraje komunistyczne, takie jak Korea Północna, gdzie morduje się ludzi masowo. Jest pomijany przez służby specjalne. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Mam nadzieję, że to ulegnie zmianie. Ja będę apelować do nowych służb, aby się tą sprawą zajęły. Bo oni są niebezpieczni. O ile dzisiaj są to, no nie chcę jakoś się wyrażać mocniej, jest takie dzieciaki, które chodzą z flagami palestyńskimi i pikietują w Warszawie, mówiąc, że Izrael to mordercy i tak dalej, a tu mamy do czynienia z sytuacją poważniejszą. Bo za chwilę ci ludzie zindoktrynowani przez agentów wpływu rosyjskiego wywiadu, którzy jak najbardziej w Polsce działają, podsycają te nastroje takie antysystemowe, za chwilę będą antyunijne. Ja znalazłem w Warszawie, przepraszam bardzo, znalazłem w Warszawie taką wlepkę przy ulicy Świętokrzyskiej, że organizacja czerwoni.org organizuje pikietę. Sprawdziłem tę organizację, twierdzą, że są stowarzyszeniem. Na Twitterze ich wywołałem do tablicy. Okazało się, że nie mają żadnego stowarzyszenia, nie są zarejestrowani. Jak pytałem się, kto jest w zarządzie, tak, kto to organizuje, podano mi jakieś żałosne pseudonimy. No, brzydko to po prostu pachnie. Tak? Z mojego doświadczenia wynika, że są to organizacje radykalne. Zresztą takich aktywistów radykalnych można w sieci, czy na Twitterze, czy na Facebooku spotkać. Z reguły są to hejterzy, stokerzy, atakują inne osoby. Część jest z nich na tyle bezczelna, że występuje z imienia i nazwiska, czując się, że są bezkarni, co się dosyć mocno zdziwią. Groźni to są pożyteczni idioci. Podejrzewam, że większość z nich, jak nie wszyscy, to są pożyteczni idioci, czyli jakby otrzymują finansowanie, nie zastanawiając się zbytnio nad źródłem tego finansowania. Tym powinna zająć się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, aby zinfiltrować te środowiska i ustalić, kto ich finansuje. Apeluję już dzisiaj i jakby ostrzegam wszystkich, abyście również państwo, przecież nie jesteście ze służb specjalnych, ale jesteście też rodzicami, obywatelami tego kraju, żebyście zwrócili uwagę na te sierpy i młoty, czerwone gwiazdy, które się gdzieś tam przewijają w materiałach waszych dzieci, bo to źle wróży. To nie jest jakaś subkultura, tak jak kiedyś byli punkowcy, czy tam skinheadzi, tak, czy hipisi. To nie jest taka subkultura, jaka istniała kiedyś. To jest dokładna kalka tego, co powstało na początku lat 60. w Niemczech, co przerodziło się po dekadzie w organizacje terrorystyczne. Historia ma to do siebie, że lubi się powtarzać. I tu mogę państwa zapewnić, że to jest kwestia, nie wiem, miesięcy, bo technologia się zmieniła,
nawet nie lat, kiedy to towarzystwo się jeszcze bardziej zradykalizuje i nagle gdzieś w Warszawie może wybuchnąć bomba, a potem się przyzna do tego jakaś organizacja tych czerwonków, że to właśnie oni, bo oni się lubią chwalić takimi rzeczami. Skrajni prawicowcy, no wiecie, no i tam huczą kibole, Polska dla Polaków, ziemia dla ziemniaków, księża na księżyc, pozwolicie taka wtopie, o, klamka, kompromitacja. Ale ci radykalni lewicowcy mogą być niebezpieczni. Podkreślam, że jakby podstawowym takim kamuflażem ich jest uczestnictwo w prospołecznych ruchach chroniących na przykład osoby LGBT. Czy na przykład hasła propracownicze, tak walka z wyzyskiem i tak dalej. To jest płaszczyk, to jest przykrywka. Tym dzieciakom z bogatych domów marzą się takie właśnie akcje, jakich dokonywała frakcja Czerwonej Armii w latach 70., bo oni chcą w ten sposób być sławni, a my mamy dbać o bezpieczeństwo państwa. Nie ma w Polsce miejsca na ekstremizmie, ja już o tym wielokrotnie mówiłem. Komunizm jest zakazany. Szerzenie ideologii komunistycznej jest zakazane, tak jak zakazane jest promowanie ideologii faszystowskiej czy nazistowskiej. I tu my wszyscy musimy na to zwrócić uwagę już teraz. Ja sygnalizuję ten problem, bo on będzie narastać. Także Państwo, tak z własnej może woli, ciekawości, przeczytajcie sobie o frakcji Czerwonej Armii, o duecie Bader-Meinhof, skąd się wywodzili, kim był Rudi Duczkę, jak ta skrajna, radykalna lewica ewoluowała. Nawet ta symbolika jest podobna i przypominam, że ta radykalna, terrorystyczna lewica lat 70. ściśle współpracowała z organizacjami terrorystycznymi z Palestyny, czy z autonomii palestyńskiej, takimi właśnie jak Al-Fatah, Organizacja Wyzwolenia Palestyny, a dzisiaj Hamas. Ta ideologia cały czas istnieje, a Hamas wykorzysta tych dzieciaków z czerwonymi gwiazdkami przyklejonymi do czoła, aby przeprowadzali jakieś akcje dywersyjne w Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Wierzcie mi, że jeżeli nie podejmiemy działań, to tak właśnie za jakiś czas będzie. Więc tak jak mówię, lepiej działać prewencyjnie, lepiej nie dopuścić do pożaru, niż później ten pożar ugasić, przypiąć sobie medal, ale szkody po pożarze pozostały. A teraz taka kolejna dygresja, dosyć zabawna. Otóż, kochani Państwo, jeden z moich followersów, tak osoby obserwujące mnie na Twitterze, przysłał mi screen, taki zrzut z ekranu, że ktoś przykleił zdjęcie byłego dyrektora wiadomości TVP, Jarosława Lokowskiego, strasznie ślizgły typ tam się, wiecie, te zdjęcia wyciekły do sieci jego, jak on tam ze swoją żoną czy narzeczoną w Petersburgu czy w Wenecji bryluje, wystrojone jak szczur na otwarcie kanału, albo jak woźny w dzień nauczyciela. No i słuchajcie, gdzieś tam wystąpił w takiej koszulce polo, siedząc na gondoli ze swoją wybranką. I ktoś zwrócił uwagę, że jakby uznano, że zwykła dresowa bluza mnie w jakiś sposób identyfikuje, bo może być droga. Mi się śmiać chciało. To tyle. Tak? Możecie Państwo sobie zdać sprawę z tego, jak żałosny i infantylny jest ten hejt tych, nie wiem jak ich nazwać, tych czerwonoarmistów z pepeszy od pługa odstrzelonych. Ja rozumiem, gdybym wystąpił w jakimś stroju, nie wiem, od kotir, wysokopułkowy, od Jeana Paula Gaultiera czy kogokolwiek innego, czy od Balenciagi, no ale
No dobrze, to ja Państwu dziękuję za uwagę, bo tak powiem, czas już dobiegł. Przemyślcie ten temat, subskrybujcie mój kanał, bo myślę, że warto. I miejcie uwagę, tak, co się wokół Was dzieje, bo to Wy Państwo tworzycie ten kraj, zresztą tak, te blisko 12 milionów osób, które dokonały właściwego wyboru, no, to Wy kreujecie. Tak. Ja tylko łączę kropki, wskazuję Wam to, co być może jest bardzo ważne, bardzo istotne, a Polska to Wy. No, też i ja. Trzymajcie się ciepło, kochani Państwo. Pamiętajcie o subskrypcji i tak dalej, i tak dalej. O wspieranie kanału już się nie ubiegam, bo trochę mi nawet głupio. No, gdzieś tam poproszę. No, to trzymajcie się, kochani. Do zobaczenia w kolejnym.